Moim i Państwa gościem jest Radosław Bielecki, kabaret Neonówka. Tak, to ja. Ostatnio występujecie z programem Kazik sam w domu, gdzie pokazujecie współczesnego instrukcję obsługi współczesnego mężczyzny. No tak jest. Tak naprawdę to ta instrukcja współczesnego mężczyzny już dobiega końca, bo to już jest ostatni moment, żeby zobaczyć Kazika na żywo. Ale jest jeszcze szansa właśnie. Jest jeszcze szansa, faktycznie uwieczniamy to dla potomnych. 17 listopada w Lubinie, w RCS-ie, w pięknej hali sportowej w Lubinie nagrywamy ten program dla telewizji Polsat. No i to jest faktycznie ostatnia szansa, żeby zobaczyć ten program na żywo na Dolnym Śląsku tak naprawdę i tutaj na naszym ukochanym Dolnym Śląsku, bo pochodzimy stąd i dlatego chcieliśmy tutaj jak najbliżej domu to nagrać, żeby byli nasi przyjaciele, rodzina, znajomi. Dla nas jest to bardzo ważne, bo jest to dla nas mega wsparcie. No i zapraszamy. No to jest święto, to będzie święto Neonówki. Co dwa lata nagrywamy program cały, z piękną oprawą, wizualizacją, scenografią. No naprawdę będzie to wyglądało tak, powiedziałbym nawet monumentalnie. I nasz zespół Żarówki, na żywo muzyka, także że no damy z siebie wszystko, żeby jak najlepiej to uwiecznić, żeby po nas ten Kazik został. Tak, czyli będzie można zobaczyć na ekranach telewizorów, ale warto zobaczyć też na żywo, tak? No ja cały czas namawiam wszystkich, że no, jak ktoś nie był na kabarecie na żywo, to nie był na kabarecie, to nie widział kabaretu, bo to jest ten kontakt z widzem, ta namacalność, patrzenie sobie w oczy, atmosfera, która się wytwarza specyficzna, telewizja tego nie przenosi, więc te występy na żywo są o wiele lepsze. Dla mnie przynajmniej, ale widzowie, którzy byli pierwszy raz na żywo, sami podchodzą do nas i mówią, że kurczę, czegoś takiego to nie przeżyli jeszcze, że jakby odstresowują się. No wiadomo, w domu jest czas, żeby zrobić sobie herbatę, żeby pójść, żeby coś przegapić, żeby czegoś nie dosłyszeć. Jest reklama, rozluźniamy się gdzieś, a tu jest cały czas skupienie i ta energia między nami a widzem jest przez cały spektakl tworzona aż do tego kulminacyjnego momentu, więc te emocje tam buzują cały czas między nami a publicznością. Czyli jest adrenalina, tak? No jest, no zawsze jest adrenalina. Zawsze wychodzimy do publiczności i staramy się to robić, co lubimy tak naprawdę i co wymyśliliśmy na tę chwilę. Staramy się to robić na 120%. I tutaj nie ma nigdy czegoś takiego, że dajemy jakoś to, bo gramy gdzieś na Podkarpaciu, to zagramy słabiej, a tutaj to się bardziej sprężymy, nie, zawsze dajemy 120% i ta adrenalina przed samym wyjściem, wiadomo, że później to gdzieś tam mija, ale na początku zawsze jest taki zastrzyk adrenaliny, że się wychodzi do tych ludzi, jak dostajemy tą zwrotną reakcję, że są. A jak nie dostajecie tej zwrotnej, jak jest sztywna, nudna publiczność? Czy mieliście jakiś taki występ, że faktycznie publiczność była sztywna, nudna, drętwa, nie chciała współpracować? Nie, nie mieliśmy takiej sytuacji, ponieważ no, Polacy potrafią się bawić, lubią się bawić. Nasza publiczność jest nieprzypadkowa, bo to są zwykle nasi jacyś tam fani, ludzie, którzy znają nas. Więc oni przychodzą i nam w 100% ufają, więc ten kredyt zaufania mamy bardzo duży. Ale oczywiście dbamy o to, żeby ten poziom, który gdzieś sami sobie narzuciliśmy, utrzymywać. Więc raz mieliśmy tylko jedną sytuację i to było dosyć ciekawe dla nas zjawisko. I że właśnie a propos publiczności, która się nie śmiała, graliśmy jakąś taką imprezę zamkniętą dla jednego z banków i w pierwszych rzędach siedziało 12 Anglików. A w kabinie siedział pan, który im tłumaczył, oni mieli słuchawki na uszach i oni faktycznie się nie śmiali. Bo no, ciężko jest przetłumaczyć. Na szybko jeszcze. Tak, na szybko i polskie realia, gdzie no, na przykład, nie wiem, jak można przetłumaczyć Anglikowi takie zdanie, że no, kolega się pyta, która? No ta taka chuda, ale która chuda? No ta, co ma taką sukienkę z ciubu, nie? Ale która? No taka ciulineczka, prawda? Więc jakby to są jakieś takie neologizmy, których nie da się przetłumaczyć i ci Anglicy tak siedzieli i w zasadzie ten cały występ to tak patrzyli na nas. I co wtedy? Jak wy reagujecie? Robicie nie, swoje? No, na szczęście za nimi siedziało 300 Polaków, więc jakby reakcje były okej, ale no tutaj w pierwszym rzędzie widząc takie miny no, dosyć poważne, no nie było. Było to ciekawe doświadczenie.
Najlepiej Polacy przychodzą na nasze występy i jest okej. A na ile przygotowujecie dla siebie te skecze i występy, a na ile właśnie dla publiczności? Znaczy, my staramy się pokazać Polaka. Za każdym razem ten taki klucz to jest pokazanie Polaka nas samych tak naprawdę. I ktoś kiedyś mądrze powiedział, że kabaret to jest sztuka obserwacji i otoczenia, więc staramy się to, co obserwujemy, to, co nas otacza, gdzieś sytuacje, nawet nieświadomie gdzieś wchodzą nam do głowy różne zdarzenia, które gdzieś się wydarzyły, a my je po prostu układamy na scenę. To nie jest łatwe, bo nie jest łatwo rozśmieszyć, ale póki co nam się to udaje. Właśnie, skąd wiecie, że coś jest zabawne w trakcie przygotowywania sketchu? Nie mamy takiej pewności. Za każdym razem to jest program, rodzi się w tak zwanych bólach. Nie ma patentu na to, nie ma szkoły, nie ma szkoły pisania skeczy, nie ma szkoły dobrego grepsu, po prostu no, intuicja, doświadczenie, bo jesteśmy 18 lat już ponad na scenie, więc to też dużo robi, ilość występów, no i za każdym razem te narodziny są takie, to odcinanie pępowiny jest dla nas bolesne, ponieważ po pierwsze nie znamy tekstów, bo jest tego dużo na premierę programu. Testujemy to w zamkniętym gronie, wyselekcjonowanym właśnie rodziny, przyjaciół, żeby to, tak właśnie mówiąc, no, kolokwialnie urodzić, żeby to już poszło, żeby to było za nami. Zazwyczaj jest słaby występ i wiemy o tym doskonale. Później to, bo to sobie nagrywamy, oglądamy, analizujemy, więc ten proces tworzenia programu to jest jakieś 2-3 miesiące, zanim to się ułoży i ma już taki kształt, którego się nie wstydzimy i nie wstydzimy się pokazać tego szerszej publiczności, więc to nie jest tak, że my jesteśmy 18 lat, to z palca żarty i to nie jest. Jest łatwe tym bardziej, że też ileś tych rzeczy stworzyliśmy, więc też gdzieś ma się świadomość, że jesteś pod tym sufitem i trzeba go jeszcze przebić po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. Poprzeczka coraz wyższa. Tak, więc to nie jest łatwe, tak? A macie swoje ulubione albo sytuacje właśnie, że publiczność domaga się powrotu do starych materiałów na występach? Tak, no takim nieśmiertelnym numerem jest Niebo. I tutaj chyba to jest taki papierek lakmusowy nasz. Jest znakomity. No tak, tylko że to jakby jest... doskonale rozumiem w tym momencie, co czują na przykład zespoły muzyczne, które mają hita. I tutaj wydali 5 płyt po drodze, ale jednak wszyscy cały czas się domagają tej jednej piosenki, prawda? Tutaj u nas jest podobnie i publiczność jakby no chce tego Boga zobaczyć. Od dwóch programów jakby też nas to trochę wypalało już. Sytuacja w tym sketchu była w dużej mierze oparta na improwizacji i gdzieś no te zakresy tego się zaczęły kończyć i nie chcieliśmy niczego udawać, więc stwierdziliśmy, że odpoczywamy od tego sketchu. Graliśmy go tylko na jubileusz 15-lecia. Istnienia. Teraz mogę zdradzić, że jest pomysł, aby gdzieś to w nowej formie wróciły te postaci, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jesteśmy w trakcie przygotowywania nowego programu. Czyli improwizujecie, ale na próbach, tak? Na próbach, na występach też często, bo też lubimy się siebie zaskakiwać. Dużo skeczy tak naprawdę powstało na scenie. Nie da się pewnych sytuacji, które się wydarzają na scenie, wymyślić i przelać na papier. Ale chyba trzeba być dobrze przygotowanym do takiej improwizacji mimo wszystko, czy nie? No właśnie improwizacja polega na nieprzygotowaniu, tak? Nasze improwizacje często wynikały z tego, że ktoś kogoś chce zaskoczyć, albo zapominamy tekstu i zaczynamy się naprowadzać i gdzieś tam wychodzić. Ale dobrze się znacie w tym sensie, chyba jesteście przygotowani do tego, żeby wspólnie improwizować. Wspiera i to gdzieś tam... I bardzo dużo skeczy powstało na scenie i publiczność jest naszym recenzentem i publiczność nam układa te skecze, ponieważ reagując w danym momencie mówi tu jest ok, nie reagując mówi tutaj nie. Więc my sobie tymi reakcjami publiczności ten skecz jakby obszczękujemy, dokładamy, zmieniamy i to tak sobie, my to zawsze nazywamy, że to jest takie ubieranie choinki, że jest choinka i później tam się pojawiają bombki, lampki i później ta choinka już. Cała świeci. Ale choinki bywają kiczowate i też często też mają krótki żywot. Jedni lubią żywe choinki, tak? Czyli przyjść na żywo obejrzeć, inni sztuczne i to wieloletnie. Ja uważam, że jeżeli ktoś uważa, że my się ocieramy jakiś kicz,
jego sprawa. My staramy się robić to, co potrafimy i na co nas stać. I uważam, że kabaret jest w dobrej kondycji i sobie radzimy. I świadczy o tym ilość ludzi, którzy przychodzi na te występy. I można to nazwać kabaretowym popem, bo ale nie ma w tym niczego złego. Nie ma w tym niczego złego, ponieważ docieramy do szerokiego grona odbiorców i przychodzą ludzie w różnym wieku. I dzieci, i rodzice, starsi ludzie, także jesteśmy dumni z tego, że na jeden kabaret na nas potrafi przyjść, nie wiem, 5 tysięcy ludzi w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi. Uważam, że do tej pory, no teraz trochę się zmieniło na rynku muzycznym. Fajny sukces Dawida Podsiadło, który potrafi zapełniać hale sportowe, ale do tej pory mało artystów potrafiło to zrobić, my to robiliśmy. Więc jakby, no to jest chyba jakiś taki, no jesteśmy z tego dumni, że to jest wyznacznik naszego sukcesu. My czasami dojeżdżając do tych sal, na których gramy, duże obiekty typu Spodek, nie wiem, duże hale sportowe, widowiskowo-sportowe, dojeżdżamy, stoimy w korku i to jest no, niesamowity widok. Nie chcielibyśmy, żeby to się kończyło. Wiadomo, że gdzieś ten kres jest, prawda? Że gdzieś tam dobijemy do ściany i się może to zmienić, ale przesympatyczne uczucie, kiedy stoisz w korku na swój występ, bo tylu ludzi chce ciebie zobaczyć. I właśnie, czy to jest praca, czy przyjemność, czy jedno i drugie? Nie traktujemy tego jako pracę, ponieważ to się stało naszą pracą, ale to wyszło z pasji. Jeżeli coś wychodzi z pasji i dalej nią jest, to ten aspekt pracy w ogóle gdzieś się za... No, czyli nawet to, że jesteście ciągle w trasie, że macie dużo tych występów, to jest męczące? To jest nasza praca. Tak naprawdę jesteśmy wożeni, o tak. Jesteśmy czynnymi uczestnikami ruchu drogowego w kraju i przemierzamy dużo kilometrów. I to jest faktycznie... Ale polskie drogi już lepsze chyba. No nie, zdecydowanie tak. Łatwiej się dojeżdża. Tak nie wygląda, oczywiście, ale no... Jeszcze jak nie mieliśmy swojego kierowcy i sort temu, to mówiliśmy, że jesteśmy po prostu kierowcami. Bo na zmianę żeśmy jeździli, ale to tak się nie dało. Gdzieś tam już to jest zmęczenie i baliśmy się, że coś się może wydarzyć. Ktoś, nie daj Boże, przyśnie i tak dalej, więc mamy kierowcę własnego na wozie, ale no większość czasu spędzamy w samochodach i w hotelach. A na scenie najkrótszy okres, ale najbardziej przyjemny. Tak jest, ale jeżeli chodzi o pokazanie tego Polaka, są różni Polacy, Polacy się zmieniają, zmienia się to otoczenie w Polsce. Jak to wpływa na wasze występy, na wasze skecze? Nie, no to jest inspiracja. Kurczę, wystarczy wyjść na ulicę, na chwilę otworzyć okno, nie wiem, włączyć na chwilę telewizor, pójść do restauracji. Cały czas się coś dzieje. My akurat jesteśmy tak barwnym narodem i z tak barwnymi charakterami i przywarami, że tematów nie brakuje i staramy się to wykorzystywać. Dla nas to jest super, że cały czas coś się kotłuje w tym naszym polskim garnuszku. A musicie czasem autocenzurę stosować, przygotowując spektakle? Nie, bardziej stosujemy autocenzurę do rzeczy słabych. To znaczy jakich? Takich, żeby no, nie ocierać się właśnie o kit, żeby nie przesadzić z wulgaryzmami, że jak są, to niech będą uzasadnione. No, staramy się trzymać poziom. Tutaj sami siebie pilnujemy, żebyśmy nie poszli w taką łatwiznę, bo to jest bardzo kuszące. Czyli macie też wolną rękę, nikt was nie naciska, telewizja, menadżerowie? Nie, no, jesteśmy sami sobie panem... Czyli telewizja nie mówi, tutaj podkręci atmosferę, zróbcie coś kontrowersyjnego? Telewizja nam ufa wręcz i w ogóle nie ingeruje w nasz program. Także mamy zupełną dowolność i to jest też super. Taka niezależność, taka możliwość wypowiedzenia się, to jest ekstra. A jak jest z poczuciem humoru Polaków? Mają autoironię, dystans do siebie? Różnie z tym bywa, ale wydaje mi się, że coraz częściej tak, chociaż my jesteśmy faktycznie troszeczkę takim narodem narzekającym. Pośmiać się z innego to fajnie, a z siebie nie do końca, ale wydaje mi się, że po to właśnie my jesteśmy, żeby otwierać głowy, żeby ludzie przychodzący na nasze występy szczerze odreagowali. To, co się dzieje, jakiś stres, pracę w domu, w rodzinie, różne sytuacje bywają w życiu,
i chcemy, żeby to ujście tej energii takiej złej właśnie przez śmiech jest świetne. Oczyszczające. Tak? Oczyszczające i niejednokrotnie mieliśmy mnóstwo przykładów na to, że ludzie przychodzili na przykład, nie wiem, co nas w ogóle, to w ogóle są rzeczy, które nas mega jakby utwierdzają w tym, że warto robić to, co robimy, że na przykład ktoś przychodzi i mówi, że słuchajcie, kurczę, no nie lubię kabaretów, ale moja mama strasznie uwielbia, była chora na raka, przychodziła, jak była w szpitalu, to musiałam jej puszczać, bo bardzo chciała i oglądała i to jej pomogło przetrwać chorobę i tak dalej. Tych takich sytuacji, z tych, jeżeli chodzi o jakieś choroby, załamania i tak dalej, mieliśmy bardzo dużo. Nie wiem, grupa terapeutyczna, facet przyszedł z grupą terapeutyczną młodych ludzi uzależnionych od internetu, od narkotyków, od różnych rzeczy. Był na występie i mówi, słuchajcie, 2 godziny waszego występu to jest więcej niż tydzień mojej terapii z nimi, bo on nigdy nie widział tych ludzi tak jakby puszczonych, że tak im puściło, że oni się po prostu płakali ze śmiechu, zanosili się, zginali, odchylali. Mówi, że dla niego to jest lepsze niż terapia. Więc takie słowa, jak do nas docierają, to ja nie chcę słyszeć i nie słyszę tych, którzy mówią, że a kabaret to kicz, to już jest... No właśnie, ale są tacy, którzy tak mówią i mówią, że stand-up jest lepszy. Jak się na to zapatrujecie? Ja nie ma, kurczę, lepszy, gorszy. No już ktoś kiedyś mówił, że coś jest lepszy albo gorszy i źle to wyszło, prawda, w historii, więc ja uważam, że miejsce jest dla każdego i to widz decyduje, na co idzie i co wybiera. Jeżeli nie podoba mi się kabaret, mam mało tego. W samym środowisku kabaretowym jest tyle różnych kabaretów, że można sobie wybrać, nie wiem, kabaret absurdalny, kabaret literacki, kabaret taki jak my. Dowolność. Jeżeli ktoś mówi, mi się to nie podoba, nie ma problemu, nie musisz tego oglądać. Ja ci nie wchodzę do domu i nie ciągnę cię przyjść na mój występ. Nie każę ci, nie pozwalam ci przełączać kanału, jakby myślę, że miejsce w tym kraju to pokazuje właśnie, że tak naprawdę rynek pokazuje, że jest miejsce na wszystko, że my Polacy powoli wychodzimy z domu, że zaczynamy uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, że stand-up też super, że to się pojawia i jakby nie mam nic do tego. Jedne rzeczy są lepsze, drugie gorsze, też mi się podobają bądź nie, ale uważam, że spoko. Nie wiem, jest gala stand-upu, jest wypełniona hala lodowa, nie ma problemu. Jest kabaret Manówka, jest wypełniona hala lodowa. Jest kabareton, jest wypełniona hala lodowa. Jest Dawid Podsiadło, jest wypełniona hala lodowa. Stulecia, przepraszam, bo już stara nomenklatura, ale to świadczy o tym, że ludzie sobie wybierają i chodzą na różne rzeczy, więc jakby miejsce jest dla każdego. Też możesz wystąpić. A czy wychodzicie na kabarety, na stand-upy, czy odpoczywacie od tych komedii i humoru? No nie, no to już by był masochizm faktycznie i jak wracamy do domu, to często i dzieci, i nie wiem, jak panie w przedszkolu, dzisiaj na przykład miałem taką sytuację, że musiałem odebrać jakieś tam papiery w przedszkolu, prowadzają dzieci i panie mówią, no to co, będziemy się zaraz śmiali, nie? No właśnie, czy ludzie domagają się od was humoru? Nie, no nie. Mówię, że na co dzień nie jestem aż tak zabawny, nie przebieram się i jakby jestem normalnym człowiekiem. Na scenie mam gdzie wypuszczam tą swoją energię kabaretową i jakby komediową. I ja zawsze mówię, że górnik, który wraca z fedrowania do domu, no w domu już nie fedruje, jakby, no to jest naturalna sytuacja, prawda? Może to nie jest praca, ale no też no, rodziny by z nami nie wytrzymały, jakbyśmy byli tacy sami jak na scenie w domu, to jest koniec. To małżeństwa by się rozpadły, nie, tak? Myślę nawet, żeby się nie zawiązały. To. Nie mówiąc o teściowych dzieciach i tak dalej. No, ale mój syn na pytanie, co robi twój tata, powiedział, że jestem kabałaniarzem, więc niech tak będzie. Zapraszamy więc na występ kałabaniarzy. Dokładnie, no zapraszamy serdecznie Państwa. Jeszcze jakieś tam bilety są. Zapraszamy 17 listopada do Lubina. RCS, hala RCS. Nagrywamy dla Polsatu program Kazik sam w domu. Zapraszamy serdecznie, jeżeli macie ochotę jeszcze z nami się spotkać, wymienić się emocjami. Będzie i energią. I energię, to zapraszamy serdecznie. Zapraszam i dziękuję za rozmowę. Bądźcie tam z nami. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.